Zbliżamy się do liczby 15 tysięcy widzów na naszym wspólnym kanale, bo to wy jesteście jego znaczącą częścią. Jeśli chcesz z nami tworzyć piękno futbolu, subskrybuj teraz kanał i daj znać o tym w komentarzu. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że angielska Premier League jest jedną z najlepszych i jedną z najbardziej oglądanych lig na całym świecie. Nic więc dziwnego, że grają tam jedni z najlepszych piłkarzy na świecie i trenują ich jedni z najlepszych trenerów na całym globie. Niestety dla angielskiej ligi ostatnie wydarzenia nie napawiają optymizmem. Co między innymi czyniło Premier League tak bogatą ligą? To prawa telewizyjne, dzięki którym kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej bogaciły się na potęgę. Zresztą wystarczy spojrzeć na transfery i przykładowe 75 milionów za Virgila van Dijka. Po podpisaniu nowej umowy dotyczącej praw telewizyjnych, kluby nie będą już dostawać tyle pieniędzy. Sky i BT Sport wykupiły prawo do pokazywania meczów za 4,5 miliarda funtów i kwota ta jest o 700 milionów niższa niż przy poprzednim kontrakcie. Nowy kontrakt wejdzie w życie od sezonu 2019-2020 i będzie obowiązywać przez 3 sezony. Co to może oznaczać dla nas kibiców? W sumie nie powinniśmy odczuć żadnej różnicy. A co jeżeli chodzi o same kluby? Tutaj sprawa wydaje się być bardziej skomplikowana. Za transmisję każdego meczu Sky albo BT będzie miało jakieś zobowiązanie finansowe, które będzie musiało spełnić. Już teraz wiemy, że w porównaniu do poprzedniego kontraktu firmy te będą płaciły kilka milionów mniej. To oznacza, że mniej pieniędzy dostaną też same kluby, co może składać się na gorszą kondycję finansową zespołów. Teoretycznie nie powinno to zrobić jakiejś kolosalnej różnicy, ale zawsze wiadomo, że lepiej jest te kilka milionów mieć, niż nie mieć. Jak oceniacie całą tę sytuację? Czy kluby Premier League aż tak znacząco odczują nowy kontrakt podpisany na 3 sezony? Czy może niektóre kluby przez to będą borykały się z finansowymi problemami i kilkudziesięciomilionowe transfery odejdą w niepamięć? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!